Mamy teraz codziennie w październiku ten różaniec z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Jest to taka modlitwa nasza, no, wspólnotowa, a jego osobista, nie? Każdego z nas różaniec. A na dodatek ona jest połączona z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które jest przedłużeniem mszy świętej. Każde wystawienie jest dalszym ciągiem, jest nawiązaniem, jest innym sposobem przeżywania obecności eucharystycznej. Z przyjemnej okazji chciałem powiedzieć krótko, już teraz próbujemy nawet nie na koniec różańca chwilę pomilczeć Najświętszym Sakramentem, o tym, czym, jaka jest najtrudniejsza modlitwa do praktykowania. To jest właśnie modlitwa, kiedy człowiek bardziej otrzymuje od Boga, niż udaje. To wszystko, co my dajemy Bogu jako modlitwę, jest potrzebne. To nas przerabia, to nas przemienia, to nas przygotowuje i na pewno, na przykład podczas różańca, możemy odczuwać jakąś bliżej trudno określoną słowami obecność Boga. Prawda? Że czujemy się w Bogu. Nie słyszymy Jego głosu, nie widzimy, nie mamy go objawień przecież, ale czujemy Jego obecność. I to właśnie tego szukamy, tych łask, jakiś pokój wewnętrzny. Poznajcie to po owocach. Jak człowiek wychodzi z modlitwy, jest uspokojony, taki pełen nadziei, przestaje się bać i tak dalej. Teraz ten najwyższy poziom modlitwy to jest tak zwana modlitwa bierna, tak można to nazwać. Kiedy się nic Bogu nie daje. Tylko się chce wziąć. I na przykład, jak się adoruje w ciszy na Świętszy Sakrament, już w wielu dużych parafiach miejskich jest całodzienna adoracja na Świętszego Sakramentu, ja zawsze jak próbuję wyjaśnić ludziom, jak to robić, to mówię tak. Wyobraźcie sobie, że chcemy się opalać. Opalić twarz. Mieć opaloną, ładną twarz. Co człowiek musi zrobić, żeby mieć opaloną twarz? Nic. Tylko wystawia twarz do słońca. I tak samo jest z adoracją Najświętszego Sakramentu. To jest bardzo trudne, bo wytrzymać tę ciszę, tę bierność, nic nie mówić. Najwyższy stopień modlitwy. Najczęściej na tym i kończę, przeszkadza to, że wtedy w tę ciszę i tę bierność wkradają się, jak w tej Ewangelii dzisiejszej, kiedy ten złodziej ma przyjść, gospodarz pilnuje. Różne myśli, które tam, kłopoty, rozproszenia to się często nazywa. To wtedy jest druga metoda, tak zwany wycieracz. Ja wystawiam Bogu tę twarz, no jest ta szyba, nie, przede mną, no i pojawiają się te krople deszczu, które przeszkadzają ten Najświętszy Sakrament widzieć. Wycieracz. Włącza się wycieraczki, przeciera się i znowu się patrzy. To jest jeden z tych sposobów adorowania Najświętszego Sakramentu i modlitwy osobistej.